Moją słabością jedyną, nałogiem silniejszym niż wódka, palenie i wino, jest przede wszystkim krzyż. Krzyża nigdy nie zdradzę, przy nim zawsze być chcę. Nic na to nie poradzę, że tak podnieca mnie. Nic na to nie poradzę, że tak podnieca mnie. Walczyć krzyżem i krzykiem będę aż po grób, bo jestem krzyżocholikiem, tak mi dopomóż Bóg. Krzyż kocham jak nic na świecie, wszędzie w domu go mam. Nawet i w toalecie przed krzyżem co dzień trwam. Nawet i w toalecie przed krzyżem co dzień trwam, bo walczyć krzyżem i krzykiem będę aż po grób, bo jestem krzyżocholikiem, tak mi dopomóż Bóg. Bez krzyża żyć nie mogę, przed krzyżem muszę trwać. Kto nie trwa, ten jest wrogiem, a wroga trzeba lać. Kto nie trwa, ten jest wrogiem, a wroga trzeba lać. Ja walczyć krzyżem i krzykiem będę aż po grób, bo jestem krzyżocholikiem, tak mi dopomóż Bóg. Nieważne waty i renty, nieważne PKB, ważne, że wróg zawzięty odebrać krzyż nam chce. Ważne, że wróg zawzięty odebrać krzyż nam chce. Lecz walczyć krzyżem i krzykiem będę aż po grób, bo jestem krzyżocholikiem, tak mi dopomóż Bóg i Święta Matka Teresa z Kalkuty. Na prawo krzyż, na lewo krzyż, a w środku Polska ginie. To przez to, że za mało wciąż krzyży w polskiej krainie. Dzisiejszą manifestację szczególnie gorąco pragnę powitać władze Racji Polskiej Lewicy z przewodniczącym Ryszardem Dąbrowskim na czele. Zapraszam przewodniczącego tutaj. Witamy również naszych miłych gości, którzy zechcieli dzisiaj przybyć, aby świętować razem z nami. Witam panią Annę Malik, wiceprzewodniczącą regionu śląskiego Partii Kobiet oraz Barbarę Kaczyńską, sekretarz regionu tej partii. Witam wszystkich kolegów i koleżanek przybyłych z ruchu Palikota. Witam serdecznie kolegów Sojuszu Lewicy Demokratycznej, reprezentowanych przede wszystkim przez sekretarza miejskiego Adama Południaka. Witam przybyłe Stowarzyszenie z Sosnowca, działające na rzecz rozdziału państwa od kościoła. Stowarzyszenie nazywa się Uniezależnienie. Koledzy i koleżanki, dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, bo pokazujemy już, iż organizacje lewicowe potrafią się jednoczyć, co widać po przybyłych organizacjach. Prawicą przed silną lewicą. Co prawda, przykościelne prawicowe organizacje zabierają na swoje marsze o wiele więcej osób niż nas tutaj dzisiaj jest. Ale wiadomo, że siła nie tkwi w ilości, lecz w jakości. I my dzisiaj tą jakość prezentujemy. Wracając do powodów naszej manifestacji, czyli 10. rocznicy walki Racji Polskiej o Lewicy o wyzwolenie Polski spod watykańskiego jarzma. Walki o szacunek dla każdego człowieka i to bez żadnych uprzedzeń. Walki o godny byt, o przestrzeganie przez władze Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, o równe traktowanie wszystkich obywateli.
walki o zaprzestanie sponsorowania przez władzę wszystkich szczebli kleru katolickiego i pomocy Watykanowi w bezkrwawej grabieży majątku narodowego. Ta walka o sprawiedliwość, solidaryzm społeczny i prawdziwą wolność jeszcze się nie skończyła. Dlatego racja polskiej lewicy jest nadal potrzebna dyskryminowanym i spychanym na margines społeczny obywatelom tego kraju. Wystarczy nam już pustych obietnic. Tym nie wykarmimy naszych dzieci, tym nie zapłacimy rachunków. Dziś rząd Donalda Tuska każe nam pracować do śmierci za niecałe 1500 zł brutto. Nie zapewniając Polakom nawet podstawowej opieki medycznej na przyzwoitym poziomie. Ten sam rząd atakuje przywileje emerytalne, w tym i górników. Ale kler katolicki nadal żeruje na narodzie niczym pasożyt. Tak, pasożyt. Nie boję się tak nazwać tej zarobkowej instytucji. Przecież pasożyt to nic innego, jak forma antagonistycznego współżycia dwóch organizmów, z których jeden czerpie korzyści ze współżycia, a drugi ponosi szkody. Czyż tego właśnie doświadczamy ze strony Kościoła katolickiego? Utrzymanie przez nas podatników, tym i tych niewierzących, koszulowej armii, według różnych źródeł to grubo ponad 10 miliardów złotych rocznie. Państwo, czyli my wszyscy, opłacamy armię kapelanów, wszystkich służb mundurowych, ale na modernizację tych służb i podwyżki dla ich pracowników pieniędzy nie ma. To samo dotyczy nauczycieli i ogólnie sfery edukacji, której poziom z roku na rok jest coraz niższy, ale pieniędzy na niedouczonych katechetów nie brakuje. Skandalem jest również nadawanie szlifów oficerskich kapelanom wojskowym, którym później płaci się wysokie emerytury. Ordery zasłużonym nadaje się z klucza partyjnego, zapominając o tych, którzy ten kraj wyzwalali spod okupacji, najpierw niemieckiej, potem sowieckiej. O tych, którzy poświęcili swoją młodość, by odbudować Polskę z powojennej ruiny. Nie psujmy sobie jednak nastroju już na samym wstępie. Cieszmy się z faktu, że mimo wielu prób rozbicia racji polskiej lewicy, mimo iż media publiczne nałożyły na nas kaganiec, istniejemy i istnieć będziemy. Czego sobie i wam życzę. Teraz przekazuję głos przewodniczącemu racji polskiej lewicy Ryszardowi Domorowskiemu. Szanowni zebrani, witam jeszcze raz wszystkich państwa. Z głębokim żalem muszę was zawiadomić, że 28 lipca 2012 roku minęła 19. rocznica podpisania haniebnego dla Polski konkordatu. Umowa ta nałożyła na Rzeczpospolitą Polską szereg obowiązków, a jej wykonanie powoduje obciążenie budżetu naszego państwa około 13 miliardów rocznie. Strona kościelna zagwarantowała sobie wiele przywilejów, których nie mają inne wyznania działające na terenie Polski. Usankcjonowano m.in. wprowadzoną wcześniej w nielegalny sposób do szkół, przedszkoli naukę religii, której finansowanie obciąża budżet państwa. Łamiąc Europejską Konwencję Praw Człowieka, Konstytucję Rzeczypospolitej, ustawie o systemie oświaty i rozporządzenie ministra edukacji w sprawie zasad nauczania religii, a także konkordat, artykuł 12 punkt 1. W myśl przewodniej zasady Kościoła, że indoktrynacja głupia ludzi, a wiernymi można kierować za pomocą wiary i dogmatów, w ten prosty sposób kontrolują oni prostego, niewykształconego katolika, robiąc z niego niewolnika. 162 tysiące hektarów ziemi przeszło w ręce Kościoła katolickiego wraz z tysiącami nieoszacowanych nieruchomości. 1 800 000 000 rocznie kosztuje budżet państwa nauczanie religii w szkołach. 1 200 000 000 rocznie wynosi utrzymanie kapelanów branż zawodowych. 7 000 000 000 rocznie dochodów z działalności gospodarczej Kościoła katolickiego jest zwolnionych z podatków, a liczby te stale rosną. Nie są to oczywiście wszystkie, proszę państwa, dochody, bo Kościół ukrywa je i broni wglądu w swoje finanse jak niepodległości. Spośród 29 artykułów zawartego konkordatu, aż 22 to artykuły zabezpieczające stronę kościelną. Konkordat nie zobowiązuje Kościoła nawet do takich oczywistych spraw, jak przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Konkordat nadaje Kościołowi katolickiemu uprzywilejowaną pozycję względem innych wyznań, jak również osób niewierzących. Konkordat zapewnia Kościołowi rekompensaty mienia, choć otrzymanych dóbr i przywilejów Kościoła już przekroczyły wartość utraconą.
Konkordat zatwierdza wprowadzoną wcześniej w sposób nielegalny naukę religii do szkół oraz narusza prawo rodziców do nieujawniania swoich religijnych przekonań i praw dziecka do swobodnego rozwoju światopoglądowego. Mamy organizacje broniące praw człowieka, pochylające się ze współczuciem nad każdym cwaniakiem i kryminalistą, którego uczucia religijne zostały obrażone, ale one mają w głębokim poważaniu prawa dziecka, których umysły są wyprane przez doktrynerów różnych religii, zanim będą miały szansę się ukształtować. To jak ścinanie kwiatów, zanim zakwitną. Czynienie ich małymi chrześcijanami, katolikami, muzułmanami i wyznawcami judaizmu to zbrodnia przeciwko ludzkości i pewnego dnia będzie zabroniona prawem. Sprzyja zaś nietolerancji i dyskryminacji w szkole. Zwalnia także katechetów nauczających w szkołach z kontroli Ministerstwa Edukacji Narodowej. Za to w dużej mierze odpowiedzialność ponoszą rodzice, wyrażając zgodę na naukę religii w szkole. Konkordat prowadził do Wojska Polskiego kapelanów, którzy, jak pokazała praktyka, zastąpili dawnych oficerów politycznych. Nieporozumieniem jest również nadawanie im stopni wojskowych, kapelanom, którzy nigdy nie przeszli przeszkolenia wojskowego, a wojsko znają tylko z filmów. Konkordat podpisany został przez Hannę Suchocką, premiera rządu, który stracił mandat władzy i został odwołany. Umowa ta jest wadliwa pod względem prawnym, bowiem wszystkie umowy międzynarodowe muszą być zatwierdzone przez Zgromadzenie Narodowe, tak zwaną większość kwalifikowaną, a do tego zabrakło 9 głosów. Fakt ten był ukrywany przez 4 lata przed społeczeństwem i nielegalna z mocy prawa, łamiąca obydwie konstytucje umowa pomiędzy Polską i Watykanem obowiązuje nadal. Ci wszyscy, którzy się do tego bezprawia przysłużyli, są osobicie wynagradzani kosztem społecznym, gdzie zalegalizowano największą w dziejach grabież przez Kościół majątku narodowego. Będziemy dalej walczyć o delegalizację tej haniebnej umowy, albowiem jest ona naszym obowiązkiem. Katolicyzm jest sprzeczny z polskim interesem narodowym. Konkordat został ratyfikowany 23 lutego 1998 roku przez Aleksandra Kwaśniewskiego, pomimo wcześniejszych zapewnień, że podpisany nie zostanie. Racja powstała 8 sierpnia 2002 roku. Wcześniej jeszcze jako antyklerykalna partia postępu Racja. Inicjatywa budowy nowego ugrupowania zrodziła się na bazie niezgody tysięcy czytelników faktów i mitów na niesprawiedliwość społeczną, złe zarządzanie państwem, a przede wszystkim niesamowitą wręcz dominację Kościoła w Polsce. Od początku wskazujemy, że podstawą normalnego rozwoju państwa musi być demokracja, lewicowe spojrzenie na gospodarkę, liberalizm światopoglądowy, a także wyrażamy rozdział państwa od Kościoła, od związków wyznaniowych. Od stycznia 2006 roku używamy nazwy Racja Polskiej Lewicy, choć pozytywnie rozumiany antyklerykalizm jest jednym z naszych najważniejszych punktów programowych. Bez rozdziału Kościoła od państwa nie zbudujemy nowoczesnego świeckiego państwa. Uważamy, że warunkiem dynamicznego rozwoju kraju jest edukacja świecka, nowoczesna i dostępna dla wszystkich, w której rozum jest ważniejszy niż wiara. Powszechne wychowanie przedszkolne, zwłaszcza na wsi, jest warunkiem wyrównania szans życiowych. Rozumiemy demokrację jako poszanowanie praw mniejszości. Ludzie powinni mieć równe prawa bez względu na płeć, narodowość, rasę, wyznanie lub jego brak, orientację seksualną, wiek czy niepełnosprawność. W zrównoważonej gospodarce powinna istnieć zarówno własność prywatna, jak i państwowa spółdzielcza czy samorządowa. Sprzeciwiamy się zawłaszczaniu i prywatyzacji sektora publicznego, ochrony zdrowia, sanatoria, ubezpieczenia społeczne, edukacja, woda, energia, która nie musi przynosić zysku. Sprzeciwiamy się prywatyzacji naszych zasobów geologicznych, oddania ich międzynarodowym koncernom za 2% udziału w zyskach, zarobki Polski to jak trzeci świat. Domagamy się unieważnienia konkordatu przyjętego z naruszeniem polskiego prawa, pozbawiając Polskę suwerenności na rzecz Watykanu. Potępiamy grabież od 20 lat gigantycznego majątku narodowego przez Kościół za przyzwoleniem kolejnych rządów, samorządów. Państwo oddaje tysiące nieruchomości, dotuje bez zahamowań Kościół, a jednocześnie nie realizuje budownictwa socjalnego ani dla młodych, ani dla obywateli, którzy nigdy nie będzie stać na własne mieszkanie czy wynajem. To jedna z przyczyn emigracji ludzi młodych, wykształconych na koszt polskiego podatnika. Powstało nieznane
poprzednim systemie zjawisko bezdomności. Racja skupia w swoich szeregach ludzi, którzy stoją na stanowisku rozdziału religii i prawa, religii i polityki, jak również religii i nauki. Członek racji może być wyznawcą jednym z wielu religii, bądź ateistą, agnostykiem, może być bezwyznaniowym, ale zarazem ma być zwolennikiem państwa neutralnego światopoglądowo. Nie uznajemy własności prywatnej za jedyną i nienaruszalną. Cenimy także własność państwową, spółdzielczą. Dążymy do sprawiedliwości, wprowadzając rozwiązania systemowe. Filantropia, doraźne rozwiązania rozwiązują pewne problemy. Uwłacza to jednak tym, do których jest skierowana. Działamy czynnie, by przezwyciężyć stan biedy, nędzy, głodu, bezrobocia, bezprawia pod pozorami prawa. Odnosimy się z wielkim szacunkiem do ludzi sędziwych. Podważamy pogląd głoszący, że stanowią oni obciążenie dla młodego pokolenia. Traktujemy każdego jako cel sam w sobie, a nigdy jako środek nawet do szczytnych celów. Ta zasada płynąca z filozofii Kanta stanowi podstawę socjalizmu. Działamy na rzecz zmiany świadomości społeczeństwa, zbywania się uprzedzeń, stereotypów, jak również przeciwdziałamy procesom manipulacji świadomością społeczeństwa przez media. Wielokrotnie występowaliśmy przeciwko dyskryminacji różnych grup społecznych. Wiąże się to z koniecznością zmiany stosunku naszego społeczeństwa do mniejszości narodowych, religijnych i seksualnych. Kobiety powinny mieć pełne prawa, łącznie z prawem do aborcji. Dążymy do trwałego pokoju. Nie pozostaje to w sprzeczności z szacunkiem dla kombatantów. Cenimy narodową tradycję i kulturę. Czujemy się przede wszystkim częścią ludzkości. Stanowi to zaporę dla korupcji, kierowania się egoizmem rodzinnym w polityce. Jesteśmy częścią świata przyrody, a więc musimy wyrabiać w sobie braterski stosunek do innych istot żywych. Wielokrotnie manifestowaliśmy, by telewizja i radio publiczne zaczęły nadawać programy wieloświatopoglądowe. Inaczej społeczeństwo obywatelskie pozostanie fikcją. Konsekwentnie wyrażamy niezgodę na nietolerancję. Prawda o nich samych bywa czasami niezbyt łaskawa dla rządzących. Kochają oni jednak swoje przyzwyczajenia. Żyją w świecie stworzonych iluzji. Możemy się nie zgodzić z naszymi adwersarzami, ale zawsze będziemy mieć prawa do posiadania własnego zdania. Kiedy zastanawiałem się, jak przeciwdziałać temu nieszczęściu, jakim jest Kościół katolicki i wszystkie kolejne rządy, zauważyłem pewną prawidłowość. Oni wszyscy razem wzięci działają z niesłychaną precyzją, jak rodzina lub wybrana rasa. Wzajemnie się wspierają, tuszując bezprawie, bez ponoszenia konsekwencji i odpowiedzialności karnej. Musieli zatem wciągnąć w ten proceder policję, prokuraturę, wojsko, sądy, służby specjalne i media wolnego nurtu. Tam mają swoich reprezentantów, sowicie opłacanych z naszych podatków. I to jest dopiero tupek i oszustwo doskonałe. Panowie i panie, jestem pełen podziwu dla waszego misternie utkanego spisku przeciwko narodowi polskiemu. Ale wasz czas już minął. Osaczyli nas ze wszystkich stron. I wydaje się, że jedynym sposobem wydostania się z tej matni jest wypowiedzieć nieposłuszeństwo tym skorumpowaną strukturom naszego państwa. A to oznacza wojnę domową i może przelanej niewinnie krwi. Albowiem nie oddadzą oni dobrowolnie swego przyzwłaszczonego majątku i przywilejów. Zdają sobie sprawę, co my, naród, możemy z nimi uczynić, podzięce za te wszystkie podłości i niegodziwość z ich strony, jakimi nas raszyli po roku 1989. Ponieważ to my tworzymy sami to, co nas otacza, a część tego nie musiała wcale powstać, żyjemy w świecie doskonałym, zgodnym z prawem natury, prawami fizyki, którym brak jest jakiegokolwiek przypadku. Prowadzimy i będziemy prowadzić dalej nasze życie zgodne z prawem rezonansu. To oznacza, że jesteśmy współodpowiedzialni za to wszystko, co się dzieje w naszym otoczeniu. Do czego zmierzam? Może ktoś z was zapytać. Jaka odpowiedzialność? Jakie prawo? Nigdy o tym nie słyszeliśmy. Poprzez ogłupianie filmami z agresją, przemocą, religijną indoktrynacją, kłamstwami, rozrywką, różnymi teleturniejami, pornografią, alkoholem, narkotykami, chamstwem i tak faszerowane społeczeństwo nie może się skupić na tym, kim jest i jakie ma możliwości przeciwdziałania obrony. Prawa we wszechświecie są prawami uniwersalnymi. Mogą czynić zło i dobro, a na to my nie mamy wpływu, jak to je stosuje. Ponieważ jako jeden z niewielu tu obecnych znam prawo harmonii,
przepraszam, ponieważ jako jeden z niewielu tu obecnych znam prawo przywracania harmonii, które zastosował dr Len, który bez żadnych lekarstw uleczył wielu nieuleczalnie chorych pacjentów szpitala psychiatrycznego skazanych przez medycynę akademicką na wegetację. Co dokładnie uczynił dr Len? Zapytajcie, co ma Polska z psychiatrykiem? Po zapoznaniu się ze stanem zdrowia swoich pacjentów poprosił ich o wybaczenie. Wypowiedział następujące zdanie. Jest mi przykro. Proszę, wybacz mi. Dziękuję ci. Kocham ci. Czynił tak, dopóki na jego oddziale wszyscy pacjenci nie wyzdrowieli. Przemówił do wyższego ja swoich pacjentów, które wszystko wie i posiada wszystkie informacje, ponieważ jest nieśmiertelne i rejestruje wszystko, co pacjent kiedykolwiek pomyślał i zrobił. Dr Len przyjął na siebie całą odpowiedzialność za czyny pacjenta, bowiem jesteśmy odpowiedzialni za wszystko, co widzimy, czujemy i przeżywamy. Kiedy coś osądzamy, oddzielamy się od życia. To my jesteśmy problemem, a to oznacza, że jesteśmy również rozwiązaniem. Chodzi mi o następujące kroki, które należy podjąć w tej konkretnej sytuacji, w jakiej znalazł się nasz kraj, stosując uniwersalne prawo rezonansu. Wypowiadam następujące zdanie skierowane do hierarchii kościelnej, wszystkich polityków, bankierów oraz właścicieli mediów. Jest mi przykro. Proszę, wybaczcie mi. Dziękuję wam. Kocham was. Dziękuję za dokonane zmiany. Zachęcam was do stosowania tego prawa po powrocie do domu, bo musicie zrozumieć, że my wszyscy jesteśmy połączeni ze wszystkim. Prawo to polega na przebaczeniu sobie samemu oraz innym tego, co uczynili i kiedyś oraz co uczynili obecnie, a także na nieobarczaniu winą innych osób. Chodzi o to, żebyście pokochali samego siebie, a wszystko wokół zacznie się zmieniać. Przyjmijmy zatem na siebie całą odpowiedzialność za czyny naszych polityków, hierarchię kościelną, bankierów, prokuratorów, sędziów, policjantów, wojskowych, dziennikarzy, głupców, debatów, wszystkich kryminalistów i przebaczmy sobie. Dziękujemy przewodniczącemu Racji Polskiej Lewicy za tak ciekawy wykład. Zanim poproszę kolejnego kolegi o przedstawienie krótkiej relacji, jak powstała racja, jak działała i co żeśmy przez te lata osiągnęli, chciałem przywitać kolejnego gościa, naszego jedynego rodzynka w Radzie Miejskiej, Marka Szczerbowskiego. Dziękuję. Mam nadzieję, że następnym razem zrobimy wspólnie więcej, aby tych rodzynków nie był jeden, tylko przynajmniej 10. Poproszę kolegę Ziemowita Bójkę o przedstawienie krótkiej historii Racji Polskiej Lewicy. Szanowni Państwo, jest rok 2003, październik, cała Polska przygotowuje się do wielkich obchodów 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II. Wszyscy głoszą różnego rodzaju peany, ochy i achy na jego cześć. A w październiku 2003 roku początkująca na scenie politycznej antyklerykalna partia postępu Racja wówczas wydaje stanowisko, oświadczenie, w którym druzgocąco krytykuje pontyfikat, osobę Jana Pawła II, porównuje stosunek mediów i władz do takiego, jakim był traktowany kiedyś Józef Stalin. Wytyka Janowi Pawłowi II powierzchowność sądów, wytyka mu to, że na przykład nie stanął w obronie kobiet w Bośni, tylko wręcz namawiał je do tego, żeby rodziły dzieci, te gwałcone kobiety słynne. A więc wytyka mu złą politykę wobec kobiet, wytyka mu to afery pedofilskie i tak dalej, i tak dalej. W 2012 roku ukazuje się na rynku księgarskim książka, czyli minęło 9 lat. Ukazała się książka Piotra Szumlewicza, pierwsza na rynku polskim, w której krytycznie oceniono pontyfikat Jana Pawła II. A więc 9 lat wcześniej, zanim oficjalnym językiem można mówić o pewnych niedociągnięciach, czy wręcz złych stronach tego pontyfikatu, 9 lat wcześniej grupa odważnych ludzi, którzy utworzyli antyklerykalną partię postępu Racja,
już wtedy ten głos sprzeciwu zgłosiła. Posłużyłem się tym wstępem, dlatego że naprawdę oceniając dorobek racji, dorobek naszej partii przez 10 lat, mimo tego, że nas tutaj jest tak niewielu, że niewielu nas zostało już, a jednak uważam, że dokonaliśmy bardzo wiele. Dokonaliśmy tyle, że antyklerykalizm przestał być czymś wstydliwym, przestał być czymś, co należy ukrywać, czego się należy obawiać, że zwolnią z pracy i tak dalej. Antyklerykalizm zaczął się pojawiać w życiu publicznym, w debacie publicznej oficjalnie. Myślę, że na tym polega historyczna zasługa i rola racji. W kwietniu 2002 roku, kiedy od ponad roku już rządzi SLD, od prawie roku rządzi SLD, po zwycięskich wyborach, gdzie osiągnęła 41% poparcia, gdzie praktycznie no, z współudziałem PSL-u utworzyła rząd, rozbudziła wielkie nadzieje w społeczeństwie, że będzie wreszcie normalnie, że się zmieni ta hańbiąca ustawa antyaborcyjna, że zaczniemy przyglądać się bacznie poczynaniom kleru, że kler zostanie w końcu opodatkowany, zostaną zniesione ulgi celne i tak dalej, czyli że nastąpi normalność. A SLD zaczyna skręcać wyraźnie na prawo. Pojawiają się propozycje podatku liniowego na początek, słynne tezy Leszka Millera, a później stopniowo zaczyna ustępować pola klerowi. Premier Miller spotyka się z księdzem Jankowskim, obiecuje nie robić problemów z załatwieniem koncesji, z wydobyciem bursztynu. Likwiduje się fundusz alimentacyjny, likwiduje się ulgi dla studentów. Wszystko pod hasłami tego, że chcemy, żeby nas poparł kler przy referendum o wejście do Unii. Oczywiście dzisiaj analizując na chłodno to wszystko, to i tak to referendum byłoby wygrane, myślę, że bez poparcia kleru również, dlatego że Polacy już zobaczyli, że innej drogi nie ma, że tylko i wyłącznie ścisła integracja z Europą może spowodować, że zaczniemy się normalnie rozwijać, być normalnym krajem. Ale rządzące wówczas SLD tego jeszcze nie dostrzegało i zaczynało ustępować pola klerowi. W związku z tym grupa ludzi skupiona wokół tygodnika Fakty i Mity postanowiła utworzyć polityczną reprezentację niezadowolonych z rządów, głównie antyklerykalnie nastawionych działaczy lewicowych. I w kwietniu 2004 roku Fakty i Mity drukują taką deklarację, rozsyłają to po Polsce, znaczy w gazecie. Nadchodzi ponad 16 tysięcy wypełnionych deklaracji do redakcji. Redakcja wybiera określoną grupę osób na podstawie tego, co tam każdy sobie w tych ankietach napisał. Zwołuje taki, powiedzmy sobie, grupę inicjatywną, około 150-200 osób i ta grupa inicjatywna rozpoczyna budowę struktur organizacji w Polsce. No, nie będę tutaj mówił o różnych, powiedzmy, kolejach tej budowy. W każdym bądź razie 2003 rok, maj, odbywa się kongres założycielski, dwudniowy, pod Piotrkowem Trybunalskim. I na tymże kongresie zostaje oficjalnie utworzona antyklerykalna partia Postępu Racja, wybrane władze, określony statut i zaczyna się normalne działanie. Partia została zarejestrowana 8 sierpnia 2002 roku
Stąd świętujemy dzisiaj dziesięciolecie. Natomiast oficjalny kongres założycielski miał miejsce niecały rok później. Partia od samego początku przyjęła metody działań podobne do samoobrony. Dlaczego? No samoobrona potrafiła się przebić z 1% do kilkunastu, tak, poparcia w społeczeństwie dzięki akcjom ulicznym. Oczywiście tam były jeszcze pieniądze, u nas nie było tych pieniędzy. Ale w związku z tym, skoro mieliśmy embargo na dostęp do jakichkolwiek mediów, jedynym medium był ten tygodnik Fakty i Mity, z którego mogliśmy korzystać. W związku z tym trzeba było jakoś inaczej dotrzeć z naszymi postulatami do społeczeństwa. I wybraliśmy metodę właśnie akcji ulicznych. Pierwszą akcją, jaką zrobiliśmy, to była akcja w 2003 roku w czerwcu, czyli tuż po kongresie założycielskim. Było to pożegnanie statku Lange Nord we Władysławowie. Było nas dużo więcej niż teraz. Przyjechali ludzie z całej Polski autobusami, aż szkoda, że dzisiaj tego nie praktykujemy. W każdym bądź razie to była pierwsza akcja, której nawet doszło do bezpośrednich starć z Młodzieżą Wszechpolską, bo tam dwóch naszych działaczy zostało uderzonych przez jakiegoś młodzieńca z Młodzieży Wszechpolskiej. I pamiętam, wówczas nawet nasz dziennik napisał, że działacze grupy, znaczy młodzieńcy z Młodzieży Wszechpolskiej zostali dotkliwie pobici przez działaczy tak zwanej antyklerykalnej partii Racja. Dlatego się śmieję, bo ci działacze mieli łącznie 180 lat. Także taki powiedzmy pierwszy, nawet nasz dziennik zauważył istnienie antyklerykalnej partii Racja. Drugą akcją to już była nasza manifestacja, której głośno protestowaliśmy przeciwko podpisaniu konkordatu, a mianowicie w 10. rocznicę konkordatu 27. Konkordat podpisano 28, a myśmy 27, to była sobota lipca, protestowali w Warszawie pod kolumną Zygmunta. Był taki piękny koń z napisem konkordat i wówczas przewodniczący partii, ówczesny Piotr Musiał, razem z Romanem Kotlińskim, urwali temu koniowi łeb. I to było symboliczne takie potraktowanie właśnie konkordatu, czyli przez nas okazanie swojego braku szacunku tej umowy. Było tam nas ponad 500 osób. Ja się oczywiście doliczyły tylko 200, no ale one zawsze nasze szacunki. Innymi wielkimi akcjami, które robiliśmy, to były dwa wielkie marsze antyklerykalne w Warszawie. Pierwszy to był w październiku 2005, drugi rok później. Była również manifestacja w Gdańsku skierowana przeciwko pedofilii i deprawacji nieletnich, kiedy wyszła z księdzem Jankowskim. Robimy szereg różnych cyklicznych takich ulicznych akcji. Między innymi najbardziej znane i takie, które się co roku odbywają z mniejszym lub większym zaangażowaniem członków, to jest w Krakowie rocznica spalenia na stosie Giordana Bruno, czyli dzień, to jest mniej więcej w rocznicę 17 lutego. W Toruniu imieniny ojca Rydzyka. Rokrocznie spotykamy się również pod rocznicę stanu wojennego pod willą generała Jaruzelskiego. Wcale nie dlatego, że bronimy stanu wojennego, jak nam się tutaj zarzuca w mediach. Nie bronimy, bo to było zło. Natomiast my stanowimy jakby przeciwwagę dla bezpodstawnych oskarżeń i praktycznie no, kopania leżącego. Tak? Chodzi o to, że chcemy się przeciwstawić takiemu traktowaniu generała, jego współpracowników i jak to robi IPN, czy jak to robi w ogóle polscy prawica.
bierzemy również udział w różnego rodzaju innych marszach czy manifestacjach, na które jesteśmy zapraszani, jak na przykład Marsz Wolnomyślicieli i Agnostyków, czy w Krakowie, czy w Łodzi. Braliśmy również udział od kilku lat w konferencjach naukowych. Organizacja nie tylko działała na ulicach, ale również starała się trafić do środowisk naukowych. Przez krótki czas przewodniczącą partii była Maria Szyszkowska, pani profesor, która wcześniej właśnie podjęła z nami współpracę, zapraszała nas na różnego rodzaju konferencje naukowe. Rokrocznie się takie konferencje odbywały w Kuźnicy na Helu. Troszkę jeszcze może teraz takich faktów. Ja wiem, że fakty akurat to są rzeczy, których się niechętnie słucha, no ale myślę, że powinniśmy tutaj przypomnieć kilka ważnych faktów z historii naszej partii. A więc kongres założycielski to był 2003. Potem 2004 grudzień pojawiła się inicjatywa ze strony nieżyjącej już Izabeli Jarugi-Nowackiej, wówczas szefowej Unii Pracy, o utworzeniu takiej wielkiej reprezentacji na lewicy, która by była przeciwwagą dla rządzącego SLD. Roboczo to nazwano Unia Lewicy, UL. I w skład tego wchodziła m.in. Unia Pracy, miała wejść wówczas jeszcze Antyklerykalna Partia Postępu Racja, Demokratyczna Partia Lewicy, Centro Lewica, więc taki plankton lewicowy. Doszło do takiego jakby zawiązania tego porozumienia. Później, rok później, na wiosnę, nastąpił kongres, który przyklepał akces racji do tego porozumienia, ale okazało się, że niektórzy działacze się sprzeniewierzyli ideałom głoszonym przez rację, zaczęli, że tak powiem, piec własne pieczenie. Doszło do rozłamu, odszedł przewodniczący ówczesny Piotr Musiał, a szefem partii został Jan Barański. Kolejną inicjatywą to była inicjatywa, która pojawiła się w czerwcu 2007 roku. Powstał tak zwany Kongres Porozumienia Lewicy. Również miało to na celu jakby skupienie tych mniejszych organizacji lewicowych, które przeciwstawiały się, a zwłaszcza nieudanej inicjatywie, jaką był LID wcześniej. Ten Kongres Porozumienia Lewicy tworzyła głównie PPS, tworzył ruch imienia Edwarda Gierka i Polska Partia Pracy. Niestety okazało się również, że większość gra na... Każda z tych organizacji grała na siebie, no i też inicjatywa upadła. Bardzo ważny jest działalność polityczna racji, to znaczy w sensie zaangażowanie, start wyborczy. Drugi rok, kiedy partia została zarejestrowana, nie mogła wystartować pod własną nazwą, gdyż jeszcze trwał tak zwany okres vacatio legis, czyli ten czas, w którym można było podważyć decyzję sądu rejestrowego. I miało być właśnie ta papieża w Polsce i w związku z tym obawialiśmy się jakichkolwiek protestów. I nie utworzyliśmy Komitetu Wyborczego Racji, gdyż gdyby doszło do rewizji rejestracji partii, upadłby również komitet. W związku z tym wszystkie osoby skupione przy racji utworzyły Komitet Wyborczy, który się nazywał Antyklerykalna Polska. I taże Antyklerykalna Polska, istniejąca 3 tygodnie od 2002 roku, od kwietnia, kiedy się zaczął jeszcze taki ten ruch tworzenia racji, a więc jakieś tam powiedzmy ruchy polityczne początkowo się już tam zaczęły. Ta Antyklerykalna Polska w wyborach do sejmików, bo głównie sejmiki obstawialiśmy naszymi kandydatami,
uzyskała w skali całego kraju 1,56% głosów, a były okręgi, gdzie zbliżaliśmy się do 2%. Partia, która na rynku istniała niecałe pół roku, nawet nie kilka miesięcy, a praktycznie no nie była w ogóle, nie miała możliwości promocji. Bez pieniędzy, bez możliwości promocji otarliśmy się o 2%. Niestety potem już było tylko gorzej. 2004 rok wystartowaliśmy w wyborach Parlamentu Europejskiego. W dwóch okręgach wyborczych uzyskaliśmy około 2% głosów. No ale oczywiście dwa okręgi to było zbyt mało. Nie liczyliśmy się do ogólnej puli, do podziału. Gdybyśmy taki wynik uzyskali w całej Polsce, to byłoby prawie na granicy. W 2005 roku startowaliśmy z list Polskiej Partii Pracy, która niestety nie ma zbyt dużego poparcia, w zasadzie istnieje tylko na... W całym kraju też nie ma poparcia, w związku z tym wynik wyborczy był... ...znawać. 2006 rok, współpracy z SLD, dogadaliśmy się z Wojciechem Olejniczakiem, że kandydaci racji w wyborach do Sejmiku będą startowali z pozycji numer 7. I muszę powiedzieć, że we wszystkich praktycznie okręgach wyborczych pozycja numer 7 to było gdzieś trzeci, czwarty wynik wyborczy z całej listy. A więc był to zaskakująco bardzo dobry wynik. Oczywiście to wszystko przechodziło, te głosy przechodziły na kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów, czyli kandydaci SLD, ale przy wydatnej pomocy kandydatów racji. 2007 rok to ta nieudana inicjatywa. W każdym razie kolejne wybory to były wybory ostatnie. O ostatnich wyborach za chwileczkę. Jeszcze chciałbym powiedzieć co nieco o władzach partii. Więc największe zasługi dla rozwoju racji poniósł nieobecny dzisiaj Jan Barański. Przykro, ale czasami sytuacja bywa taka, że nie można uczestniczyć we wszystkim. Bardzo chciał być, ale niestety nie mógł i ja go tutaj staram się jakoś zastąpić. Przepraszam za chaos w mojej wypowiedzi od razu, ponieważ miałem na przygotowanie około 5 minut. 2007 rok, Jan Barański ustępuje miejsca na fotelu przewodniczącego pani profesor Marii Szyszkowskiej, która kieruje partią do marca 2009. W marcu 2009 następuje krach inicjatywy, którą mieliśmy wspólnie z Polską Partią Socjalistyczną i z Młodymi Socjalistami. Mieliśmy wystartować do Parlamentu Europejskiego. Z różnych przyczyn to nie doszło do skutku. Prowadzący wówczas kampanię z ramienia racji Krzysztof Mruś napisał list, w którym powiedzmy obraził przewodniczącą, powtórzył te obrazy jeszcze na posiedzeniu Rady Krajowej. Przewodnicząca złożyła z uwagi na to i na czele partii stanęła Teresa Jakubowska. Początkowo jako tymczasowa przewodnicząca, natomiast w kwietniu 2010 konwencja namaściła ją na przewodniczącą. 2011 to jest inicjatywa podjęta częściowo przez szefową racji Teresę Jakubowską, Romana Koklińskiego i Janusza Palikota. Żeby zbliżyć te środowiska, tworzy się ruch Palikota. Najpierw to się nazywa Ruch Poparcia, Stowarzyszenie, później to się przekształca w partię. I przygotowania do wyborów trwają, w związku z tym dostaliśmy propozycję, ażeby wspólnie jednym frontem pójść do wyborów parlamentarnych. Negocjacje rozpoczęła Teresa Jakubowska w tak zwanym
międzyczasie nastąpił kongres racji, dokonana została zmiana kierownictwa. W czerwcu 2011 na czele partii stanął mój przedmówca Ryszard Dąbrowski. I wówczas rozpoczęliśmy te rozmowy, nabrały, że tak powiem, intensywności. Coraz częściej spotykaliśmy się z Januszem Palikotem, jeździliśmy w miarę możliwości również po Polsce. Pokazywaliśmy się i tak dalej. Mieliśmy naszych kandydatów dwa pierwsze miejsca, to znaczy jedno to był Roman Kotliński, który w zasadzie sam sobie wynegocjował to miejsce. Drugie to był Jan Cedzyński w Kielcach. Trzeba zauważyć jednak, że mimo wszystko w debacie publicznej mówi się już o antyklerykalizmie, mówi się o rozpasaniu kleru, rozpasaniu kościoła, krytykuje się kościół, krytykuje się przedstawicieli kleru, nawet sami między sobą, ostatnio nawet biskup Pieromek skrytykował ojca Rydzyka, co jest też ewenementem, a więc idzie ku lepszemu i trzeba się z tego po prostu cieszyć. Myślę, że jest to również owoc naszej ciężkiej 10-letniej pracy. I wszystkim członkom racji, którzy przyłożyli się do tego przez te 10 lat, bardzo serdecznie dziękuję. My również dziękujemy koledze Ziemowitowi za tak ciekawą wypowiedź. Koleżanki i koledzy, drodzy zgromadzeni, mimo upływu tych 10 lat, w racji polskiej lewicy są nadal osoby, które tę partię zakładały, które pomagały zakładać struktury. Teraz poproszę przewodniczącego partii, jeśli mnie słyszy, Ryszard Dąbrowski, o odczytanie nazwisk tych osób, które są z nami od samego początku. Osoby te zostaną jeszcze nagradzane później. Teraz odczytamy tylko listę tych osób. Przedstawię teraz listę osób, które od początku tworzyły tą rację i swoją determinacją i niezłomnością zaskoczyły środowiska lewicowe. Otóż dolnośląskie, Nichodem Słuchański, Kujawsko-Pomorskie, Bintek Zygmunt, Fondzyński Józef, Malewicz Zygmunt, Radzka Maria, Radzki Andrzej, Szychowski Józef, Lubelskie, Moskaluk Zdzisław, Szczerbińska Helena, Lubuskie, Czapliński Henryk, Król Czesława, Chłopek Janusz, Sączawa Mirosław, Janicka Janina, Janicki Mirosław, Ochota Bronisław, Skowroński Ryszard, Targowicki Marcin, Małopolski, Łąkała Stanisław, nasz dyżurny antyklerykał, Burzawa Ryszard, Smolec Jan, Mazowiecki, Krajewski Waldemar, Nikołajczyk Jerzy, Kozak Marian, Mazaliński Tomasz, Cieśluk Waldemar, Dominiak Alicja. Juszczyk Józef, Małek Roman, Balas Andrzej, Pomorskie, Baranowska Jadwiga, Bójko Ziemowit, Klińska Janina, Waliszewska Anna, Śląskie, Drosik Lech, Zając Bronisław, Kalata Marian, Satora Marian, Marański Jan, Hain Jan, Kotowicz Marian, Sibiga Andrzej, Jerz Andrzej, Kania Andrzej, Włada Kazimierz, Świętokrzyskie, Brzeziński Antoni, Cedzyński Jan, nasz poseł, Niedziela Józef, Pawłowski Janusz, Wielkopolska, Mielewski Mieczysław, Babiś Zenon, Kajzer Witold, Kurowski Henryk, Rutkowski Jan, Sowa Stanisław, Stencel Krzysztof, Woźniakiewicz Krzysztof, Bronecki Lech. Dziękuję tym wszystkim i proszę o nagrodzenie ich brawami za wsparcie racji, rozwój racji. Ja również dziękuję wszystkim za uczestnictwo i tworzenie racji. Dziękuję bardzo, oddaję głos. Ja również chciałem podziękować wam wszystkim, nie tylko za niezłomność, poświęcenie czasu, ale przede wszystkim za przekazywane doświadczenia, z którego teraz ja jako, powiedzmy, młoda osoba mogę korzystać. Życzę wam wszystkim, drogie koleżanki i koledzy,
dalszej wytrwałości i sukcesów. Razem budujmy i dbajmy o nieskazitelny wizerunek racji polskiej lewicy. Teraz przewidziano czas dla gości. Witam Państwa. Szanowni Państwo, racja polskiej lewicy obchodzi swoje dziesięciolecie. Dekada działalności może być dobrym okazją do podsumowań i pytań o miejsce partii lewicowej na naszej rodzimej scenie politycznej. Jako reprezentantka partii KOGIEN jestem głęboko przekonana, że lewica Polsce jest potrzebna. Polska z dobrą, ambitną lewicą będzie bardziej liczyła się w Europie i będzie silniejsza wewnątrz. Dlatego tak ważna jest dobra współpraca i współdziałanie na rzecz demokracji, równości, liberalizmu światopoglądowego i lewicowego spojrzenia na gospodarkę. Racja polskiej lewicy i partia kobiet pokazują, że pole do współdziałania jest szerokie. W wyborach samorządowych w 2010 roku kandydatki partii kobiet i oczywiście racji polskiej lewicy znalazły się na wspólnych listach wyborczych w ramach porozumienia wyborczego. Praktycznie ramię w ramię uczestniczyliśmy wspólnie w manifestacji przeciwko podpisaniu przez Polskę projektu akta. Uczestniczyliśmy również w manifestacji, w pikiecie organizowanej przed Kongresem Gospodarczym w Katowicach, jako takie formalne właściwie forum nieufności wobec rządu i wobec ustawy o emeryturach. To świadczy o tym, jak wiele nasze partie łączy i pokazuje, jaka siła i potencjał różnorodności. Partia Kobiet jest orędowniczką problemów milionów kobiet, które są spychane na margines przez kolejne ekipy rządzące. Wyrównanie zarobków na każdym stanowisku bez względu na wiek, pomoc dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, zapobieganie, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, edukacja seksualna, refundowany dostęp do nowoczesnej antykoncepcji, upowszechnianie perspektywy gender, refundacja in vitro, parytety na te i inne postulaty podnoszone przez partię kobiet wciąż jeszcze czekają na zielone światło i zrozumienie ze strony polityków. Bez naszego udziału w życiu politycznym, społecznym i publicznym wiele ważnych problemów nie ujrzałoby światła dziennego. Wierzymy, że wspólnie z racją polskiej lewicy i innymi partiami będziemy mogli mówić o naszych sprawach pełnym głosem i wspólnie wpływać na los i przyszłość Polski. W imieniu Partii Kobiet i własnym pragnę pogratulować racji polskiej lewicy wytrwałości i konsekwencji w działaniu politycznym. Życząc partii wielu sukcesów w dalszej działalności i licząc zarazem na owocną współpracę, zwłaszcza w budowaniu silnego społeczeństwa obywatelskiego i nie postępu społecznego, swobód obywatelskich i demokracji. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie przedstawicielce Partii Kobiet. Jak widzicie Państwo, mamy posła Jana Cedzyńskiego, tylko niestety nie ma go z nami. Przesłał do mnie list, poprosił o jego odczytanie. Na początek chciałbym wszystkich tu Was obecnych pozdrowić, jak również i tych, którzy przyjechać dziś nie mogli, ale są z nami od lat. Po upadku komunizmu Polska stała się kolonią Watykanu. Wszechobecni księża, ich pędku władzy, politycy i pieniądze, a także ich lubieżne uczynki, taka była rzeczywistość w naszym kraju. I zamiast rozwijać się, doganiać tą Europę, stać się krajem cywilizowanym, w którym wolność jest największą wartością, Polska coraz bardziej parła w ten ciemnogród i świat zabobonów i służalczości wobec kleru. Dekadę temu, 8 sierpnia 2002 roku, powiedzieliśmy Kościołowi nie. Te ostatnie 10 lat było okresem głębokich przemian świadomości Polaków. Weszliśmy do Unii Europejskiej. Polska zaczęła się rozwijać, lecz rozwój ten został zahamowany z chwilą dojścia formacji prawicowych do władzy. Rozpoczął się okres permanentnej obecności Kościoła w życiu codziennym. Jednak do głosu zaczęły dochodzić coraz to młodsze pokolenia, które chciały być bardziej nastawione na wolność swoją własną, a także na tą od kleru.
Przejawem tego jest wynik w ostatnich wyborach naszego koalicjanta Ruch Palikota, z list którego zostałem wybrany jako poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Jako wiceprzewodniczący Racji Polskiej Lewicy, jako poseł na Sejm, a także po prostu jako obywatel pragnący wyzwolić Polskę od dominantu kleru, chciałbym wam wszystkim serdecznie pogratulować za te 10 lat pracy na rzecz normalizacji kraju, a także zachęcić do dalszego działania, by w końcu w Polsce zaczęło być normalnie. Wierzę w nasz sukces i dołożę wszelkich starań, by nasze dzieci żyły w nowoczesnym europejskim kraju. Jan Cedzyński, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Wiem, że Stasiu Pąkała by chciał. Proszę cię bardzo, Stasiu. Dzień dobry Państwu. Ja chciałem pochwalić wszystkich tych prawdziwych lewicowców, nie tylko z Racji Polskiej Lewicy, ale również z Ruchu Palikota, z ZLD, z Partii Kobiet, którzy nie boją się pokazać swojego odważnego i światłego oblicza ludziom i zamanifestować w silnej woli rozdziału Kościoła od państwa i swojej prawdziwej lewicowości. W przeciwieństwie do tych lewicowców farbowanych, którym nazwa Racji Polskiej Lewicy nie może przejść przez usta. Nie mówię już o Millerze i o Palikocie, ale inni, również regionalni. Lewicowości mają pełne buzie, jeżeli są zamknięci w czterech ścianach, a na zewnątrz jak wyjdą, boją się, bo im się kolana gną i miękną, żeby ich proboszcz czy jakiś ksiądz nie zobaczył, bo później im grzechów nie odpuści. Ja mam kilka takich spraw bieżących do zasygnalizowania. Wiemy wszyscy, co już było powiedziane, że księża i Kościół chętnie przejmuje szkoły, szpitale, wszelkie domy opieki społecznej, przedszkola i to są te placówki, które finansuje państwo, a niezależnie od tego oni dodatkowo z nich wyciągają pieniądze prywatnie. Ja dzisiaj przyszła mi taka myśl, że oprócz przekazywania w prywatne ręce szpitali, szkół i tych innych placówek wymienionych, żeby również poddać prywatyzacji kościoły, żeby imiennie pan proboszcz odpowiadał i prawnie jako właściciel kościoła. Wtedy by się może w kościele zwiększyła frekwencja, może wierni by przejrzeli na oczy i sami jakby mają utrzymywać kościół, żeby te datki zwiększyli albo zmniejszyli w zależności od nich. I może by sobie wreszcie uświadomili, że te 60% księży, którzy żyje z kobietami, z tego 15% ma dzieci i pieniądze wiernych idą na budowę pałaców dla opasłych biskupów, byków bożych, którzy koloratki mają 60 cm, a sukienki w pasie 180 cm obwodu. Budowanie opasłych plebanii dla proboszczów. No i jeszcze dochodzi teraz budowa świetnych domów dla kobiet i rodzin księży pozostałych, którzy z kobietami żyją. No a ta reszta, która się w tych procentach nie mieści, to pewno ci pedofile, którzy się uganiają za dziećmi naszymi, za wnukami i prawnukami. Chciałem ponadto wyrazić stanowczy sprzeciw i chciałbym, żebyście go poparli, wobec zaproszenia czarownika watykańskiego do Polski, despoty, władcy absolutnego, władcy feudalnego państwa, który utrzymuje kontakty ze wszystkimi dyktaturami, natomiast z ofiarami księży pedofilów odmawia spotkania, tak samo jak jego poprzednik pan Karol Wojtyła. Odmawiał spotkania z ofiarami. Może dojść do tego, że w Polsce jeszcze, jeżeli dalej
karni władcy będą rządzić, to dojdzie do tego, że karać będziemy dzieci, bo to dzieci namawiają takie święte osoby jak księża do stosunków seksualnych. Ponadto i proponuję, żebyśmy wznieśli tutaj hasło i powtórzyli trzykrotnie. Nie chcemy wizyty Benedykta XVI w Polsce. Nie chcemy. Nie chcemy. Nie chcemy. I jeszcze protestuję, proszę Państwa, przeciwko temu, że pan prezydent, prezydent demokratycznego państwa, jedzie zapraszać Benedykta, tego czarownika, który ogłupia ludziom bajką o Chrystusie i zgina się w pas, głowę chowa między kolana, tak zgięty jak niewolnik w Egipcie starożytnym za faraonów, gdzie władzę sprawował, kapłani sprawowali, tak jak obecnie sprawują w Polsce kapłani władzę nad prezydentem, nad rządem, nad panią marszałkinią, która bożka na patykach wynosi ponad konstytucję z twarzą ponoć podobną do tego bajkowego Chrystusa. No i w wojsku rządzą kapelani, o czym już było mówione, i w szkołach rządzą nauczycielami, i w szpitalach rządzą ordynatorami, wszędzie pełno obrazków. Ale jak zachoruje pan biskup czy ksiądz, to wtedy do lekarza. Do lekarza, żeby go leczył. I nie chce iść do tego nieba, które nam obiecuje i wszystkim innym wiernym. Broni się rękami i nogami. A pełne szpitalu obrazków z Karolem Wojtyłą. Bo to cudotwórca, doktor nad doktory. Wszystkich będzie leczył. I oni do tego nieba iść nie chcą. I jeszcze chciałem powiedzieć, że ci handlarze wiarą, panowie biskupi i księża doświadczają od nas, tu wszystkich obecnych i nieobecnych, więcej tolerancji, aniżeli na to zasłużyli. Więcej, bo oni żadnej tolerancji w stosunku do nikogo nie mają. Jeżeli ktoś im wytyka błędy, od razu wrzeszczą, że się walczy z Kościołem, że się z nimi walczy. I jeszcze powiedzieć chciałem jedną rzecz, że pośrednicy wiarą, ci, którzy mówią, że oni jakiegoś Boga im się objawił i oni Jego wolę wyrażają, a ten Bóg jest taki kłamca, jak i nasz premier Tusk. Raz mówi tak, jak prezydent Kwaśniewski powiedział, nie podpiszę konkordatu, później podpiszę. I ten Bóg codziennie zmienia zdanie, bo panowie biskupi coraz to innego nam za przeproszeniem pieprzą. Codziennie. I wszyscy ludzie, którzy wierzący, są uciskani przez kler, dlatego że trzymają nad nimi łapy proboszczowie. I jeszcze jedna sprawa, finansowanie misjonarzy. Tysiące misjonarzy Polska, bo Polska to bogaty kraj, finansujemy, którzy za granicą namawiają ludzi, dzieci za kromkę chleba do przyjęcia wiary chrześcijańskiej. W Polsce nie muszą namawiać, bo rodzice naiwni niosą im dzieci do chrztu, co jest równoznaczne z zapisaniem ich do wiary rzymskokatolickiej. Może i my wystąpimy z takim wnioskiem, żeby nam dzieci przynosili do racji, my ich zapiszemy. Dzieci. Później będą mieli obowiązek dożywotnio, żeby nam służyć, z nami chodzić na manifestacje i podzielać nasze poglądy. I proszę Państwa, to, żeby nie przedłużać i nie zanudzać, to dziękuję Wam bardzo za uwagę, za przybycie i życzę wytrwałości nam wszystkim razem, żebyśmy dozgonnie ze sobą utrzymywali kontakty, bo wielu jest takich antyklerykałów, którzy jak przyjdzie wiek podeszły, to wtedy po cichu po sobie ślady zacierają, żeby ksiądz im za przeproszeniem zwłoki ich pokropił. A powinni brać przykład z tych,
do których ja między innymi należę, że złożyłem akt apostazji, tu też jest wielu takich i nie chcę mieć nic wspólnego z tą bandą, co się nazywa wiarą rzymskokatolicką. Dziękuję bardzo. Dziękujemy koledze Stanisławowi Błąkale. Jako ostatni głos zabierze Ryszard Pawłowski. Szanowni zebrani, szanowni mieszkańcy Katowic, zwracam się do was i przepraszam za butę, zakłamanie i egoizm urzędników władzy samorządowej. Zwracam się do was wszystkich pozbawionych pracy i dachu nad głową i przepraszam za polityków megalomanów, polityków tchórzy i polityków oszustów, którzy wykorzystując waszą tragedię rozwijają własną karierę i budują własne majątki, zapominając o obietnicach przedwyborczych. Zwracam się do was, Ślązacy, i przepraszam za urzędników watykańskich, za chciwych, fałszywych i bezwzględnych oszustów, wykorzystujących waszą lojalność, waszą ofiarność, a także i waszą naiwność, po to, żeby móc opływać w luksusach i bogactwie. Nie pomnę na nauki i przykazania swojego Boga i swojego Kościoła. Zwracam się do was wszystkich pracujących i do wszystkich kobiet, dźwigających największy ciężar na swoich barkach, jakim jest wychowanie dzieci i prowadzenie domu. Jakże często właśnie to one są ofiarami chamstwa, buty i egoizmu, a także, a może i przede wszystkim, brutalności ze strony tych, którzy tak wiele mówią o prawie, uczciwości i sprawiedliwości. Przepraszam was za wszystkich polityków, za kler katolicki i związki zawodowe, podobne niezależne, którzy zamiast pomagać tej trudnej misji, ograniczają waszą zdolność decydowania o sobie i o macierzyństwie. Którzy zamiast tworzyć przyjazne warunki tworzenia rodzin i stwarzania systemu pozwalającego na bezpieczne wychowanie dzieci, na tworzenie szczęśliwych domów dla swoich rodzin, tworzą przeszkody, które często stają się podstawą do targnięcia na własne życie. Kiedy tworzyły niezależne związki zawodowe pod słowem Solidarność, liczyłem na to, że będziemy tworzyć systemy zarówno prawne, jak i społeczne, które by chroniły prawa pracownicze, prawa emerytów i rencistów, żeby nie byli traktowani jak niepotrzebne przedmioty. Liczyłem, że będą chronione prawa osób oszukanych przez rządzących, żeby mogli czuć się bezpiecznie we własnym kraju. To był ruch, który brał w obronę nie tylko świat robotników w dużej aglomeracji przemysłowej, ale także nie zapominał o tych bezbronnych, którzy nie mogli organizować związki czy tworzyć silne ich ogniwo. Dotyczyło to pracowników budżetowych, szczególnie w zawodach, w tych zawodach, które kosztują wiele wysiłku, a dają mało dochodu, jak nauczyciele, policja i wojsko, straż pożarna. Ci ludzie mieli gwarancję nowego ruchu związkowego, ale to było przed stanem wojennym, bo po nim sytuacja zmieniła się już diametralnie. Ci, którzy mieli bronić, stali się cwaniakami wykorzystującymi sytuację wykorzystują sytuację do szybkiego wzbogacenia się, a ci, którzy mieli pomagać duchowo i moralnie, żyjąc w dostatku i w luksusie kosztem ubożającego społeczeństwa, zupełnie o nim zapomnieli. To kler katolicki poprzez swoją chciwość stał się bezwzględnym oszustem i bezdusznym, przywłaszczający sobie nie tylko cudze majątki w postaci nieruchomości, ale także zmuszający wszystkich, nawet niewierzących i członków z innych wspólnot wyznaniowych, do finansowania swoich coraz to silniejszych zachcianek i potrzeb. Upłynęło 10 lat od momentu, kiedy członkowie tej niepozornej partii jako Federacja Polskiej Lewicy powiedzieli dość hipokryzji i bezprawia uprawianego przez polityków, przez kler katolicki, a wspierany przez całociały Związek Solidarność. Źle się dzieje w Polsce. Prawo jest ignorowane przez wielu polityków i całkowicie przez kler katolicki. Działacze i liderzy partii prawicowej, jak i znacza część lewicowych, skupili się na walce o własne wpływy, o rozbudowywanie swojej kariery i zdobywanie coraz większych kwotów, kosztem ludzi pracy, kosztem emerytów i rencistów, kosztem coraz piękniejszego społeczeństwa. Przykłady same się sypią w postaci afer i skandali, w których udział biorą zawsze ludzie z budynku. Fakty są widoczne, choć...
nie widzą. Choć prokuratorzy tuszują dowody, uznając to jako mało znaczący czyn przestępczy. Oszuści żyją w luksusie, a uczciwi ludzie wegetują w biedzie, często pozbawieni środków do życia i nadziei na przyszłość. Politycy się kłócą, a dzieci głodują. Ler żąda coraz większych przywilei, coraz większych rekompensat za własne oszustwa i na własne wygody życia. A społeczeństwo biednieje z dnia na dzień i dostaje obietnicę raju po śmierci. Rząd wprowadza coraz to większe obowiązki podatkowe, podnosi na społeczeństwo coraz większe obciążenia finansowe, podczas gdy na wybrańców i oszustów ze swoich środowisk nadaje coraz większe uprawnienia i coraz większe przywileje. Nic go nie obchodzi, że robotnicy są traktowani jak niewolnicy, że są okradani przez pracodawców. Nie obchodzi go, że Polacy tracą pracę, dach nad głową i nadzieję, a wszystko za sprawą ustawy o zatrudnieniu tzw. umów śmieciowych, które degradują Polaków zupełnie jako pełnoprawnych pracowników. Ważne jest, żeby politycy mieli środki na swoje skapady zagraniczne i na załatwianie swoich brudnych spraw, niezwiązanych nic z polityką państwa. Mimo wielu organizacji partyjnych, tylko jedna partia przeciwstawiła się temu bezprawiu, ujawniając kulisy ich popełnienia. Tylko racja polskiej lewicy ma odwagę ujawniać prawdę o przestępczości w środowisku kościelnym i politycznym. Tylko ta partia nie jest uwikłana w różnego rodzaju afery i nie jest uzależniona od brudnych pieniędzy. Tylko ta organizacja ma siłę moralną, aby podjąć walkę z patologią państwa, którą stworzyli politycy i kler katolicki. To tej partii obawia się najbardziej kler katolicki i politycy. To tą partią media próbują odizolować od społeczeństwa, nie wpuszczając jej na swoje łamy. To tą partię i jej członków oczernia się i opluwa w prasie, starając się obrzydzić ją w społeczeństwie, w myśl zasady, że najlepszą obroną jest atak. Wszystko to robi się oczywiście na życzenie kleru katolickiego, głównego aktora tego kłamstwa, tego oszustwa, tego skandalu. To w ten sposób władza świecka wspólnie z klerem katolickim chce ubezwłasnowolnić polskie społeczeństwo. Przykładem jest rada polskich polityków, którzy zawarli umowę z Watykanem, sprzedając Polskę i Polaków w niewolę największej mafii świata, a tylko po to, żeby zdobyć władzę i stanąć ponad prawem, jak to robi kler katolicki w naszym kraju. Szanowni zebrani, w tym jubileuszowym dniu pragnę was zapewnić, że racja polskiej lewicy nie zmieni swojej drogi działania. Nie zmieni celu, jaki sobie obrała. Cele, jakie jej przewodzą, to jest obrona godności człowieka, ochrona praw pracowniczych i tworzenie bezpiecznego, świeckiego i otwartego państwa. Jesteśmy nielubieni przez urzędników, przez polityków, przez kler katolicki, ale prawa człowieka, jego wolność i godność jest ważniejsza dla nas od kariery i pieniędzy. Dlatego nasza organizacja nie otrzymuje żadnej subwencji od państwa, jak inne organizacje. Te dobra można zdobywać wówczas, kiedy kraj staje się zasobny i bezpieczny dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych. Jesteśmy postrzegani przez coraz większe rzesze jako nadzieja przyszłości, która jest zakorzeniona w sercach uczciwych mieszkańców miasta, regionu i kraju i oczekiwana, jak kiedyś Solidarność, a teraz przed stanu wojennego. Możecie nam zaufać i możecie na nas liczyć. Dziękuję wszystkim zebranym.